Gość poranka. Agnieszka Milewska, dzień dobry, a dzisiaj rano do studia Katolickiego Radia Diecezji Płockiej przybyła Agata Pawłowska, dyrektorka Ciechanowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Jak państwo zapewne słyszeli, no to się przetoczyła burza chyba przez wszystkie szkoły w Polsce, a to w związku ze sklepikami szkolnymi. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co dobrego z tego wynikło i co jeszcze nie do końca dobrego. Pani dyrektor, jak reagują na te zmiany sami ajenci sklepików? Czy do pani docierają takie sygnały nauczyciele, uczniowie? Ja myślę, że sami ajenci niekoniecznie są z tego rozwiązania zadowoleni. Tak. Natomiast myślałam. Niewątpliwie zadowoleni są z tego rozwiązania rodzice. Może mniej sami uczniowie, ale to też wynika i z ich świadomości, dojrzałości. I na pewno tej zmiany nie boją się, czy inaczej trzeba by było powiedzieć, z tą zmianą zmierzają się dyrektorzy i myślę, że z sukcesami. Nie mówią o tym w kategoriach jakiejś szczególnej trudności. Tym bardziej, że wielu z nich już dużo, dużo wcześniej, nawet kilka lat wcześniej podejmowało starania na rzecz tego, żeby to, co jest w sklepiku szkolnym, wpisywało się w tą konwencję zdrowej szkoły, w tą edukację prozdrowotną, do której zobowiązana jest każda szkoła i placówka. To tak naprawdę, co teraz w tych sklepikach można sprzedawać? Bo my mamy informację taką, że nie można niezdrowej żywności, a ta zdrowa to jaka? No właśnie, te kwestie są uregulowane na poziomie rozporządzenia, które dookreśla te produkty, które mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych. I to jest katalog produktów bardzo ściśle dookreślony. Dookreślone są również te produkty, z których sporządzane są posiłki w ramach zbiorowego żywienia, czyli na stołówkach szkolnych. Ja tego katalogu teraz nie wymienię, natomiast to są rzeczywiście kanapki na bazie pieczywa pełnoziarnistego. To są owoce, to są produkty, które mają określony skład, jeżeli chodzi o poziom tłuszczów, cukrów. Odsyłam rodziców, bo oni też powinni stać na straży tego, co w sklepikach jedzą dzieci. I tak naprawdę w tym rozporządzeniu w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, to jest szczegółowo dookreślone. Można się z tym zapoznać. A to nie jest tak, pani dyrektor, że sklepiki swoje, nauczyciele swoje, a rodzice swoje. Jak te drugie śniadania? To znaczy, rzeczywiście trzeba, myślę, powiedzieć o tym, że szkoła to jest miejsce, gdzie dziecko spędza bardzo dużo czasu. I ważne jest, aby szkoła kształtowała nawyki właściwe. Natomiast nic nie zastąpi tego, co dziecko dostaje w domu, w rodzinie, bo tam już od najwcześniejszych lat kształtują się przyzwyczajenia, nawyki. Dziecko widzi, co jedzą rodzice. Dziecko też wie, na co przyzwolenie rodzice dają. Często jest tak, że łatwiej jest kupić Seven Days'a, często z przekonaniem, bo wodę z mózgu rodzicom robi reklama, że jest to coś zdrowego, niż przygotować kanapkę, dać jabłko i nie wiem, coś dobrego do picia, najlepiej woda. A jeżeli nie woda, to sok, który spełnia te rygory zdrowego soku. Żeby nie wprowadzać zbyt dużo cukru, bo te wszystkie gazowane, dosładzane napoje są dla dziecka niezdrowe. I tak jak od lat w szkole czynione były starania i w ramach edukacji prozdrowotnej, w ramach kontaktów z rodzicami, żeby zmienić to nastawienie samych rodziców, a poprzez rodziców oddziaływać na dzieci, bo tak jak mówię, no szkoła to jest tylko kilka godzin, ważny jest ten dom. To często było tak właśnie, że to, co wypracowano w szkole, marnotrawiono w domu. Teraz ja bym tą kwestię regulacji zdrowego odżywiania na poziomie i ustawy, i rozporządzenia troszeczkę traktowała jak porażkę tej edukacji prozdrowotnej, którą prowadzi się w szkołach. Przecież temat, z którym się zmierzamy, to nie jest temat nowy. Od lat o tym się mówi, od lat analizuje się wskaźniki, mówi się o tym, że nasze dzieci są... Nagle ustawa, tak? To już jest taki troszeczkę krzyk rozpaczy. I myślę, że dobrze, że ta na poziomie ustawy są uregulowania i później na poziomie rozporządzenia. I jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli i być może będą nawet i sami dyrektorzy, czy nawet rodzice, którzy będą się przeciwko temu burzyć, to myślę, że z takich uregulowań wynika bardzo wiele dobrych rzeczy, chociażby kwestia tego, że można egzekwować i karać. 5000 kary. No właśnie. Nawet.
Tu duża odpowiedzialność na samych dyrektorach szkół, ale tak jak mówię, trudno na ten moment ocenić mi, czy oni są z tej zmiany zadowoleni, czy mieli trudności. Przed nami spotkanie doroczne z dyrektorami szkół 9 w przyszłym tygodniu. Myślę, że będzie szansa na to, żeby w kuluarach porozmawiać o tym, jakie sygnały od rodziców docierają do nich, jak się z tym zmierzyli. Te sygnały, które na ten moment docierają do mnie, to są sygnały takiego spokojnego, mądrego podejścia do tematu. Ja spotkałam się również z tym, że sami uczniowie, może nie ci najmłodsi, ale ci starsi, krytycznie podchodzą do tego, że w ich szkołach, gdzie oprócz młodzieży uczą się już dorośli, bo taki młody człowiek, który ukończy 18 lat, to no, już czuje się dorosły. Tak, czuje się dorosły. I on mówi o tym, że chciałby mieć prawo wyboru, że to jest jego decyzja, że nie zgadza się z tym, że ktoś mu pewne rozwiązania narzuca. No ale tak to jest, że skoro nie udało się w takiej formule edukacji i przygotowywania do podejmowania mądrych wyborów co do jedzenia, to trzeba pewne rzeczy narzucić. Mało czasu już nam niestety zostało. Chciałam porozmawiać o życiu jeszcze, pani dyrektor, bo to jest tak, że w sklepikach szkolnych zdrowej żywności nie ma, ale bardzo często gdzieś za ulicą wąską lub trochę bardziej szeroką jest jakiś duży lub mniejszy sklep i dzieci sobie tam po prostu wychodzą i kupują to, czego w sklepiku szkolnym nie ma. I dyrektorzy się łapią za głowę, bo przecież nie trudno o wypadek, tak? To prawda i to też jest temat, który już no, jest tematem tak jakby przerobionym. To jest tak, że w szkołach nauczyciele wspólnie z rodzicami, uczniami umawiają się na pewne rzeczy. Kwestia podjęcia wspólnych uregulowań co do tego, że poza szkołę wychodzić nie wolno i egzekwowania w uzgodnieniach z uczniami. Egzekwowanie tego, na co myśmy się wcześniej umówili. Także czyli da się to zrobić tak, żeby było dobrze. Na pewno. To nie można z góry zakładać, że bliskość sklepiku, w którym są dostępne chipsy, lizaczki i te wszystkie tak zwane niezdrowe, czy niedopuszczone produkty, że to nam tak jakby, no nie wiem, popsuje to, co wypracowujemy w szkole. Nie, no to z tym się można zmierzyć i trzeba się zmierzyć. Mhm. A jak państwo zapomną dziecku dać czegoś do picia, to proszę pamiętać o tym, że w szkołach także dzieci mają zapewniony nieograniczony dostęp do wody pitnej. Dzisiaj gościem poranka była pani Agata Pawłowska, dyrektorka Ciechanowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Gość poranka.